Czekajcie, dzień dobry. Hello, hello. Cześć, cześć. Słuchajcie, za momencik spróbujemy się połączyć z Julitą. Tylko jest opóźnienie. Słuchajcie, mamy po prostu jakąś tragedię przed chwileczką. Nie wiem, czy wy też. Cześć Anna, cześć Grażyna, cześć Natalia, cześć Dagmara. Mroczno i gotycko dzisiaj. W ogóle nawet biżuterii już nie założyłam. Nie wiem, czy mi się to uda. Słuchajcie. Mam nadzieję, bo dosłownie 5 minut temu wylogowało mnie z mojego Facebooka ze wszystkich urządzeń i dostaję informację ze wszystkich urządzeń, że aplikacja, serwis jest tymczasowo niedostępny i będzie dostępny za kilka godzin. Cudem udało mi się, jest Julita, zalogować przez telefon męża, bo jego nie wywaliło, a ja jestem ze wszystkich telefonów wylogowana. Halo, halo. Jest i Julita. Znaczy ja już wysłałam trochę za cicho. Czekajcie, ja w ogóle za chwileczkę pójdę sobie na słuchawki. O. Tylko poczekamy, aż się połączymy, bo już tutaj widziałam plusik, dodałam plusik. Ja zakładam słuchawki, żeby nie było pogłosu. I będziemy startować. Mili, mili. Czekajcie, gdzie tutaj ja. Hejka, hejka. Cześć Magdalena, cześć Lena, cześć Dorota. A teraz włączyłam. A teraz? Raz. Halo, 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 halo. Czy mnie słychać? Już powinno być słychać. Już docisnęłam. Już docisnęłam, słuchajcie. Dalej nie słychać? Nie słychać cię. Już powinno być mnie słychać. Słychać. Dobra, poszło. Poszło. Super. Cześć wszystkim, Monika. Cześć. Tak jest. Teraz słychać. Coś. Coś mi nie chce tutaj wejść. Jest. Wasia, Natalia, Gosia. Cześć, Adriana. Cześć, cześć. Super. Super. Julita, jakbyś mogła jeszcze raz nacisnąć tego ludzika, bo ja wydaje mi się, że dodałam ci tego plusika, w sensie, że dodałam do transmisji. Jesteś. Super, tylko nie wiem czemu. Nie wiem czemu nie mogę. Znaczy, wysłałam tego plusika, ale nie widzę cię. Może to. Mogłabyś jeszcze raz spróbować kliknąć i dołączyć do transmisji? Zawsze mnie stresuje ten pierwszy element. Zniknął mi. Kurde. Ten ludzik. No i co teraz? Mam nadzieję, że nie będzie tak jak. Pięknie wyglądasz. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, o co chodzi? Dzień dobry, cześć. Fajnie, że jesteście. Tylko szukam tego plusika. Był przed chwilą i nie ma. Być może to chodzi o to, że
Raz, że Facebook zmienia się w metę, a dwa, że widzę, że Julita piszesz. Tylko chciałabym cię teraz jeszcze dołączyć. Być może dlatego są te problemy, że Facebook się zmienia w metę, a dwa, jest ta nowa aktualizacja, w której trzeba tam coś pododawać. I no nie wiem, o co chodzi. Nie masz ludzika. No właśnie, czytam, że nie masz ludzika. Staram się. Wiecie co? Może my się rozłączymy. Może się rozłączymy i jeszcze raz połączymy, bo wiesz, że ja cię nawet. Poczekaj. Nie widzę na liście. Na liście tych oglądających. Dobra. Chyba spróbujemy jeszcze raz. Chyba spróbujemy jeszcze raz wyłączyć aplikację i wejść na nowo. Ostatnio jak wyłączyłam aplikację, to nie mogę się zalogować na moim telefonie. To się zdarzyło 10 minut temu i mi wyskakuje, że się nie mogę zalogować. Słuchajcie, spróbuję się wyłączyć i jeszcze raz odpalić transmisję. O, widzę, że jesteś. Dobra, odpalam jeszcze raz transmisję. Mam nadzieję, że. O, czekaj, 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 czekaj. O. Dodaj. Dodawanie. Dobra, chyba się. Kręci mi w każdym razie, że cię dodaję. Uch, aż mi się zrobiło gorąco. Jest! Pomódko! Udało się! Tak, Cześć! jestem. Niestety słuchawki mi nie działają, więc To nic. bez. Mam nadzieję, że będzie nas dobrze słychać. Ja się postaram mówić jak najmniej, żeby nie wchodzić ci w takim razie i nie robić podwójnego dźwięku. Witam cię bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy ci razem z Karoliną za to, że przyjęłaś zaproszenie na to spotkanie i zgodziłaś się opowiadać o Pakamerze. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, kogo gościmy, to jest Julita Wojczakowska, właścicielka i założycielka serwisu Pakamera. Pakamerę znacie wszyscy, więc myślę, że nie muszę opowiadać o tym, że to jest po prostu taka najbardziej znana polska galeria, taki rękodzielniczy multibrand, o którym często mówimy również tutaj na Cukrze, dlatego też postanowiłyśmy zaprosić Julitę na tę rozmowę. I mamy przygotowane pytania, myślę, że ciekawe. I myślę, że po prostu zaczniemy, żeby nie przeciągać, bo i tak szukałyśmy się tą kamerką długo, a jest już 100 osób na live'ie i każdy pewnie jest ciekawy, co przygotowałyśmy. Nie wiem, czy chcesz coś dodać, czy nie, czy startujemy z pytaniami. Mnie jest bardzo miło, że dostałam takie zaproszenie. To zawsze jest wyróżnienie. Stresuje się, wiadomo, wystąpienie Nie stresuj publiczne, się nic. ale postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania i zaspokoić ciekawość. Ciekawość jest wielka. W nas też. Powiem szczerze, że mnie też ciekawią odpowiedzi na te pytania, bo ja odpowiedzi nie znam, tylko znam pytania. Więc sama z przyjemnością posłucham. Więc pierwsze pytanie. Jak postrzegacie pozycję rękodzieła w Polsce? Czy klienci wykazują coraz większe zainteresowanie rodzimą artystyczną produkcją? I czy widzicie jakieś wyraźne takie trendy, jeśli chodzi o takie trendy zakupowe, jeśli chodzi o rękodzieło? Z naszego punktu widzenia to zainteresowanie cały czas rośnie. Ono rośnie nieprzerwanie tak naprawdę przez te wszystkie lata, kiedy my prowadzimy naszą platformę. I ono rośnie zarówno wśród klientów, którzy są coraz bardziej świadomi zarówno samego kupowania online, wiadomo, ale również tego, co kupują, sprawdzają,
dokładnie, skąd te rzeczy pochodzą, jaki mają skład i tak dalej. Także zainteresowanie wśród klientów znacznie rośnie i no, no cały czas jakby serwis nam to pokazuje. Coraz bardziej dodatkowo ci klienci są świadomi, też tak jak powiedziałam, ale rośnie również zainteresowanie samym tematem, no bo cały czas powstają nowe marki, tak? Cały czas ktoś podejmuje taką decyzję życiową, bądź na próbę, bądź jakby na stałe, że zacznie się zajmować rzeczami, które sam będzie produkował i sprzedawał. Także zainteresowanie obserwujemy coraz większe i cały czas ten rynek rośnie. Jeżeli chodzi o to, jakby co wiedzie prym, no to na przestrzeni lat to można jakby wymieniać po kolei, co, jak to się zmieniało, jakie były mody i co kiedy się sprzedawało. De facto nasz serwis ma bardzo szeroki asortyment. Marki są w najróżniejszych działach, które są naprawdę obszerne i tych marek jest bardzo dużo i projektantów i ludzi, którzy jakby to robią, jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast no, to można mody różne obserwować. 15-16 lat temu była wielka moda na broszki z filcu, tak? Ta moda w jakiś ja sposób... Ja zaczynałam z broszkami filcowymi. No właśnie. No właśnie, no właśnie. Nawet takie broszki sprzedawał u nas te 15 lat temu Sieracki, później znany z tych wszystkich programów celebrytko-modowych i tworzył dalej modę, a zaczynał od broszek z jakby z recyklingowanych tkanin. Czy więc to były na początku takie bardzo proste materiały też, które były łatwo dostępne i stosunkowo tanie i nie trzeba było jakichś wielkich nakładów finansowych do tego, aby rozpocząć taką przygodę z tym tworzeniem, bo też nikt nie wiedział, czy to w ogóle się sprzeda, jak ten rynek się w ogóle rozwinie i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle mogłoby tutaj już odpłynąć z tą historią. No ale tak jakby na ostatnim przykładzie, który obserwujemy, no to jeszcze do niedawna była przeogromna moda na plakaty, a w tej chwili plakaty nadal się bardzo dobrze sprzedają i cieszą popularnością, ale coraz bardziej na przykład zyskuje uwagę i rozpycha się łokciami ceramika i rzeczy wykonane, na przykład ta taka niszowa ceramika marki z ręcznie malowaną tą ceramiką i no niektórzy w zasadzie już parają się też porcelaną w ogóle, także ostatnio jest moda na właśnie na takie naczynia. I widzę, że ta ceramika coraz bardziej tak rozpycha się łokciami w tym dziale wnętrza. Fajnie. Ja jeszcze dodam, że my sprzedajemy poprzez Pakamerę chyba od 2011 roku biżuterię ślubną. I też tak, co roku coś innego chwyta, coś innego chwyta w tych trendach i co roku jakiś inny model nam się sprzedaje lepiej. Ale to tak, tak, bo to w zasadzie to ja podkazałam też na przykładzie działu wnętrze, tak? Ale w dziale biżuteria również są mody i był czas na totalnie prostą biżuterię i taki minimalizm. Potem troszeczkę bardziej weszła biżuteria boho. Przez chwilę przewinął się sutaż i te wszystkie wyplatane, wyszywana cała biżuteria, która nadal jakby są fani tego rodzaju biżuterii i ona również jakby cieszy się popularnością. Natomiast zdecydowanie można powiedzieć, że są różnego rodzaju mody i wtedy też obserwujemy bardzo dużo zgłoszeń właśnie w tym jakby konkretnym trendzie i bardzo dużo podobnych rzeczy, tak? No to fajnie, że to idzie w parze. Widzicie trend u klientów i pojawiają się projektanci, którzy oferują takie produkty, na które jest takie zapotrzebowanie. Super. No dobra, to jak o początkach, to jakie to były początki Pakamery? 2005 rok, dobrze pamiętam? Tak, tak. To bardzo, bardzo dawno temu. Pakamera tak naprawdę jest takim bardzo spontanicznym biznesem i tak naprawdę nigdy nie spodziewaliśmy się tego w zasadzie, że ona tak wystrzeli i że to będzie nasz sposób na życie, tak? Bo moja ścieżka zawodowa była związana zupełnie z czym innym. Ja już opowiadałam o tym wiele razy, nie wiem, pewnie wszyscy o tym wiedzą, ale ja jestem weterynarzem.
I zupełnie z czym innym łączyłam swoją przyszłość. Mateusz, który jest no, teraz już moim mężem, tak? Ale wtedy był moim chłopakiem. Też swoją ścieżkę zawodową raczej wiązał z biznesem, ale takim bardziej pewnie jakimś finanse, bankowość, jakieś takie rzeczy skończyły z GH w każdym razie. I de facto mieliśmy się zajmować zawodowo zupełnie czym innym. Natomiast Pakamera powstała w taki sposób, że była takim pretekstem do wspólnego spędzenia czasu. Sam pomysł był stąd, że byliśmy na odległych wakacjach. Ja widziałam jakieś torebki, które mi się strasznie podobały i portfel mu nie pozwolił, w zasadzie mojego taty. Wtedy na to, żebym sobie kupiła takie, jak mi się podobały, jedną kupiłam, a podobną sobie po powrocie sama uszyłam jedną. No a to była torebka z takim dużym kotem, z koroną wyszywaną, kryształami i tak dalej. No a wiadomo, że jak byłam na wydziale weterynarii i dziewczyny zobaczyły tą torebkę, to wszystkie chciały taką samą torebkę. A byliśmy w czasach 2005 roku, kiedy nie było sieciówek nawet u nas, tak? Nie było H&M-u, nie Dostępność było była Zary zupełnie inna i niż teraz. tak, jedyny jakby sklep w ogóle z biżuterią to był taki zielony kot na Chmielnej. Nie wiem, czy ktoś go A pamięta był. jeszcze, ale tak. Więc byliśmy w zupełnie jakby innej czasoprzestrzeni. No i to był taki mój pomysł, żebyśmy zrobili takie miejsce, może w internecie, gdzie będzie można sprzedawać takie rzeczy, że ktoś taki jak ja, że zajmuje się w sumie czym innym, ale umie coś zrobić, mógłby sprzedawać swoje rzeczy tym, którym one się podobają. No i de facto to jest taki biznes, który powstał za przysłowiowe 150 zł, które zapłaciliśmy za domenę. Niesamowite. I tak poszło, tak? To znaczy, wszystko tak naprawdę został w ogóle zakodowany na początku, ten pierwsza wersja, również oparty na jakiś taki silnik komercyjny, ale zmodyfikowany i tak dalej, i tak dalej. I wszystko zrobiliśmy sami, tak? Ona powstała tak naprawdę tak metodą prób i błędów. Czyli W tym rosła sobie 2000. organicznie, własnym sumptem, tak jak wielu rękodzielników Tak. zresztą zaczyna swoje małe biznesy, nie? Że jakby na przestrzeni swojego biurka to, co potrafię, to robię, a potem będę ulepszać, polepszać i dokładać nowe. I to właśnie tak wyglądało, to znaczy dokładnie wszystko zrobiliśmy sami. No i to nie było takie założenie, że to ma być wielki biznes i że ma zatrudniać ludzi i biuro i w ogóle, tylko tak w zasadzie to taka forma spędzania wspólnego czasu i totalnie bez żadnego takiego napięcia i bardzo spontanicznie. Ja miałam wielu znajomych, którzy zajmowali się takimi rzeczami, każdy kto się robił, więc w ogóle pomysł momentalnie chwycił wśród nich i w ogóle, ale ekstra, ale róbcie, 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 no i zrobiliśmy. No i tak jak powstaliśmy bodajże w czerwcu, w maju jakoś w tym 2005 roku, to odpaliliśmy ją w sieci, tak we wrześniu pojawiły się już pierwsze artykuły na nasz temat, no i machina ruszyła, tak, bo później już te publikacje w zasadzie nie ustawały. No i zainteresowanie cały czas rośnie, tak, więc pomysł był całkiem To nas trafiony. wszystkich cieszy. Super. Świetna, świetna w ogóle historia. A fajnie tak sobie popatrzeć wstecz i zobaczyć, co jest dzisiaj. A tak z punktu widzenia nawet użytkownika, projektanta galerii, muszę powiedzieć, że od takiej strony administracyjnej no macie tak intuicyjny i tak prosty w obsłudze panel, że to jest czysta przyjemność wchodzić, wstawiać produkt czy obsługiwać klienta. Majstersztyk, wielkie szapoba. A jestem chyba we wszystkich galeriach i żadna nie jest tak przemyślana i tak intuicyjna jak Pakamera. Także super. Udało Miło się to fajnie. słyszeć. Nam cały czas się wydaje, że ona wciąż jest skomplikowana i cały czas się zastanawiamy, jak jeszcze ten panel i to całe pojawianie się produktów usprawnić i ułatwić, bo wiadomo, że nam również szalenie zależy na tym, żeby projektanci jak najwięcej produktów u nas wstawili do swojej oferty, tak? Bo im szersza ta oferta, tym więcej jesteśmy w stanie, nie wiem, pokazać, przekierować i to wszystko jeszcze lepiej działa, tak? I się tak zazębiają te tryby. Także no, bardzo miło to słyszeć, aczkolwiek cały czas jakby głupkujemy jeszcze, jak to zrobić, żeby ona była prostsza. Jeszcze lepsza. Super. Dobra, to teraz tak, mam pytanie sztandar, które się pojawia po prostu zawsze u nas szczególnie.
jak się dostać do Pakamery, jak często można się zgłaszać, jak się nie dostanie za pierwszym razem. Jeżeli chodzi o to, jak często można się zgłaszać, to od tego zacznę. No to tak naprawdę nie ma limitu, tak? W skutku. Bo to nie jest tak, że my odrzucamy jakieś zgłoszenie, bo nie i już i koniec, tak? Tylko te drzwi są tak naprawdę zawsze otwarte. A jak się dostać? No, generalnie my sobie przyjęliśmy za założenie, już zakładając serwis, że nie będziemy przyjmować wszystkich zgłoszeń z tego powodu, żeby po prostu zrobić taką selekcję produktów, które klient będzie, do których będzie miał dostęp, żeby mu pokazać, że ktoś się nim opiekuje i my dla niego również wybieramy te rzeczy, które u nas się pojawiają. No i tak naprawdę staramy się wybierać marki, które wszystko mają spójne. Po pierwsze, jak patrzymy na asortyment tego, co dana marka tworzy i patrzymy, czy takie rzeczy już podobne u nas są, czy jeszcze ich nie ma. Znamy gdzieś tam w jakiś sposób zainteresowania naszych klientów, wiemy, co będzie cieszyło się popularnością, a co mniej. Patrzymy na to, w jakim kierunku idą trendy i też trochę pod tym kątem. Wiemy, co już jest passé i do czego jakby już my również nie chcemy wracać, bo widzieliśmy, jak sprzedaż tamtych produktów zaczęła spadać, więc wiemy, że tego już nie będziemy rozwijać. Więc bierzemy mnóstwo czynników pod uwagę, a jak się dostać, no tak naprawdę ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Opiekunowie marek tych działów w zasadzie rozpatrują te zgłoszenia codziennie i szalenie ważne, generalnie tak jak powiedziałam, cały ten rynek się rozwija i to, co kiedyś wystarczyło, żeby przyjąć markę w 2005, 2006, 2007 roku, no to teraz już nie jest na tym samym poziomie. Profesjonalizuje nam się ten rynek rękodzielniczy, tak, po prostu. Właśnie to chciałam powiedzieć, że marki same profesjonalizują ten rynek. Czyli niektóre, które właśnie tak jak opowiadałam, na początku zaczynały zupełnie rękodzielniczo, nagle te produkty zaczęli wytwarzać, nie wiem, w małych szwalniach, w małych manufakturach i tak dalej. Marki zaczęły inwestować w sesje zdjęciowe, co od razu widać, czy sesję wykonana została domowym sumptem, czy jednak ktoś, kto się na tym zna, no bo nie można być specjalistą od wszystkim, tak? Ja również nie potrafię wszystkiego robić i część zadań muszę scedować na kogoś innego, dlatego wiele rzeczy outsourcujemy u nas, bo wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić, tak? Więc generalnie patrzymy na tą spójność, na to, jakie są produkty, czy już podobne mamy, czy podobnych jeszcze nie mamy, jak one się sprzedają, czy sprzedawały się w przyszłości, czy to jest trend, który nadchodzi. Też udaje nam się to w jakiś sposób wychwytywać. Obecnie klienci również mają dużo wyższe oczekiwania, no bo tych sklepów internetowych jest coraz więcej, więc forma prezentacji jest już jakby takim standardem. To, jak te rzeczy są pakowane, jaki tam jest logotyp, jak to wszystko jest spójne, więc zaglądamy również na social media zgłaszających się do nas rzeczy, bo bardzo ciężko jest takiej osobie, która dostanie 5, 6, 7 zdjęć w załącznikach, ocenić to, w jakim kierunku pójdzie ta marka. Czasami jest tak, że produkt jest ekstra, ale zdjęcia totalnie dyskwalifikują takie zgłoszenie, bo my bierzemy pod uwagę to, że to zdjęcie, które do nas przyszło w załączniku, pojawi się w serwisie. I my to wyświetlimy potem bardzo, to bardzo, wasza bardzo wielu osób. To będzie wizytówka Pakamery, tak. Po prostu, każdy produkt. Dokładnie tak, więc musimy na to zwracać uwagę i myślę, że projektanci również to widzą, tak, że i myślę, że to cenią, tak, że tam jakby nie pojawia się absolutnie wszystko, bo to niespecjalnie jestem przekonana do tego, że dobrze by zadziałało, gdyby wszystkie zgłoszenia nagle trafiły te, które się które aplikują. Jest natomiast takie miejsce w sieci, które przyjmuje wszystkich, to jest Allegro. I tak, tam bez weryfikacji tak, każdy może. Więc myślę, że tak to by wyglądało. Tak, tak, więc to jest jakby, myślę, że też wielu rękodzielników, a w zasadzie to większość takich, którzy tak na poważnie budują swoje marki rękodzielnicze, zdają sobie z tego sprawę, że no, trzeba
coś dostarczyć. Nie ruszasz się, nie wiem, czy straciłyśmy połączenie, czy jesteś? Nie, nie, jestem, Jesteś, jestem. dobra. Myślałam, że, myślałam, że uciekłaś. I myślę, że tak jak powiedziałaś, też wiele osób ceni sobie, bo gdyby rękodzielnicy nie cenili sobie takich miejsc, to myślę, że nie byłoby chętnych, żeby się do nich zgłaszać, bo no jest OLX, jest Allegro, tam no zawsze można pójść bez weryfikacji, pójść sprzedawać, prawda? Jeżeli jest miejsce, którego poziom jest trzymany na, na wysokim poziomie, które jest na wysokim poziomie, to jest bardzo często taki cel, do którego się dąży. Wiadomo, że trzeba sobie doszlifować pewne rzeczy i to też wpływa na rozwój tych marek. Taki cel właśnie, nie? Że chce się znaleźć w gronie osób, które sprzedają w takiej My czasami galerii. Dostajemy taki zarzut od nowo zgłaszających się marek, ale przecież ja zdjęcia nie są wystarczająco, nie prezentują produktów w wystarczający sposób na dzień dzisiejszy, tak? Na to, jak obecnie marki prezentują swoje produkty, bo wiemy, że te, które obecnie prezentują, nadal będą w jakiś sposób się rozwijały, tak? I nadal będą to ulepszać. Ale rzeczywiście są lepsze niż te zdjęcia, które marki mają niektóre sprzed kilkunastu lat, które do nas dołączyły. Natomiast ja czuję, nadal współpracują z nami marki, które dołączyły do nas w tym 2005 i 2006 roku. I po pierwsze to ja czuję do nich niesamowity sentyment, bo oni są z nami od samego początku i to jest takie naprawdę chyba na dobre i na złe. A po drugie, no to jest taki pewnego rodzaju lojalność, tak? I ja rozumiem, cały czas próbujemy namówić niektórych. Niektórzy oczywiście te zdjęcia idą z czasem i widzą, co się zmienia i tak dalej, i tak dalej. I te zdjęcia są również dostosowane do miejsca, tu i teraz, w którym się znajdujemy. Natomiast nie wszyscy, a ja również jakby staram się to zrozumieć. Natomiast no, to jest niesamowite, jakby, że ktoś współpracuje z nami kilkanaście lat. I mnie to cieszy i akceptuję to, że to nie jest do końca tak, jak ja bym sobie wymarzyła, żeby te produkty wyglądały w dniu dzisiejszym. Nawet nie same produkty, tylko forma prezentacji, tak? A pojawiło się właśnie pytanie i takie nawiązujące do akurat tego punktu, o którym rozmawiamy i myślę, że fajnie by było je zadać. Czy startujące marki, takie, które mają na przykład małe profile w mediach społecznościowych, mają szansę dostać się w poczet. Czy bierzecie pod uwagę wielkość kont w mediach? Absolutnie nie. Właśnie tak. Absolutnie, wielkość konta nas absolutnie nie interesuje, bo to jakby to my będziemy sprzedawać ten produkt, a nie wielkość tego konta ma w jakiś sposób nas tam promować. Absolutnie wielkość konta nas totalnie nie interesuje. Interesuje nas to, jak wygląda to jako spójna całość. Jak wygląda ten logotyp tej marki, jak wyglądają te zdjęcia, jak wygląda ta siatka na Instagramie, no w ogóle jakaś stylistyka wszystkiego, co się tam pojawia, tak? I to nas rzeczywiście interesuje, natomiast jeżeli chodzi o wielkość profilu, no to absolutnie nie. Super, super. Widzicie, dziewczyny, nie bójcie się, bo tam dziewczyny się boją pisać, bo mówią, że mają małe konta. Nie, proszę pisać. Super. Kolejne pytanie. Znowu o początki. Powiedz coś o teamie Pakamery. Ile osób zaczynało, ile pracuje, jakie macie działy, czym się zajmują? Na tyle, na ile możesz oczywiście. To wygląda tak, że zaczynaliśmy sami z Mateuszem i pracowaliśmy we dwoje. Po tych trzech miesiącach Mateusz zostawił pracę w korporacji, no bo już musieliśmy poświęcić. To szybko bardzo. No tak właśnie, mówię, że to tak szybko poszło. To bardzo szybko poszło. Po trzech miesiącach zostawił pracę w korporacji i już widzieliśmy, że no tutaj potrzeba rąk do pracy. Po jakimś niecałym roku dołączyła do nas kolejna osoba i była to na początku moja siostra, która w ogóle jest fantastycznym PR-owcem i marketingowcem. No, ona naprawdę ma niesamowite umiejętności w tym i świetnie nam pomagała. Później dołączały do nas kolejne osoby i ten zespół w pewnym momencie był całkiem spory, bo nas kilkanaście osób wtedy. W chwili obecnej pracujemy w osób 8 i to jest dla mnie liczba idealna. Do 10 jeszcze jestem w stanie to
prowadzić, bo ja sobie bardzo cenię tą równowagę w życiu. To znaczy w momencie, gdy jest więcej osób, to tak naprawdę różne rzeczy się rozmywają i mimo już część rzeczy może iść pewnie szybciej, no to, to jednak najlepiej się pracuje, z mojego doświadczenia przynajmniej, w takim właśnie zespole i mi się najłatwiej taki właśnie prowadzi. I osoby, które z nami pracują przez to, że jesteśmy, tyle nas jest, no to, to są po prostu jak członkowie naszej rodziny, to znaczy no siedzimy, spędzamy większość czasu razem dnia i tak, i bardzo sobie cenię taki wielkość zespół. Aczkolwiek myślę, że moglibyśmy pochłonąć naprawdę kilkadziesiąt głów, tyle że pewnie wiele rzeczy działoby się szybciej, coś za coś. Jest taka obawa też, że wtedy zrobi się takie korpo i straci się tego ducha, nie? Takiego zespołu, który, tak, który jest tak na siebie. Tak, to prawda. No ja tak jak bardzo osobiście traktuję ten nasz biznes, traktuję go wręcz jak moją trzecią córkę. I wielokrotnie właśnie oparłam się różnym inwestycjom i tak dalej, w ten sposób o niej myśląc. I zdecydowanie wolę nasz wolniej rzeczy różne robić, nie stawiać tak bardzo na te wyniki. A pracować z wielką przyjemnością. Super. To też jest bliskie w ogóle takiej idei rękodzieła i robienia czegoś we własnym zakresie, we własnym sumpcie, nie? Dobra, to teraz jeśli rozmawiamy o teamie, to już takie pytanie, które bardziej zainteresuje pewnie osoby, które już z Wami współpracują, czyli z czym się można zgłaszać do opiekuna? A właśnie, nie powiedziałam tego, ale mamy właśnie opiekunów różnych działów. I jest Ola, która zajmuje się markami modowymi i, ja mam i Olę. Tym. Zdaje się. Ale o, no właśnie, Ola. Ola jest ekstra. Jest Marta, która zajmuje się markami działów wnętrzarskimi oraz dziecięcymi. I jest Karolina, która zajmuje się akcesoriami i zajmuje się działem beauty. Zgłaszać się można absolutnie ze wszystkim. To znaczy dziewczyny zawsze chętnie pomogą tak naprawdę w każdym problemie i pomogą z produktami, doradzą ze zdjęciami i z wysyłkami i z jakimiś problemami, z kurierami również, z pomocą jeszcze Pauli, która z nami pracuje. Wszelkie jakby mediacje między klientami również staramy się w tym pomagać. Absolutnie, no nie wiem, no nie wiem, w czym nie można się zgłosić tak naprawdę. Co mam zrobić na ból głowy również pomogą swoim własnym sposobem. Myślę, że my wszystkim będą chciały pomóc. Taki po prostu opiekun, asystent do pytania, jak tak, jakiekolwiek wątpliwości. Mhm. Dobra. I kolejne pytanie, takie bardziej techniczne. Jakie są możliwości promocji danej marki w obrębie Pakamery? Jakby w obrębie serwisu? Staramy się cały czas wymyślać nowe możliwości. Jeżeli chodzi o sam ramy serwisu, to prowadzimy slajder na stronie głównej. Niżej pod tymi slajderami znajdują się reklamy działów dziecko i beauty. Później prowadzimy taką, raz na tydzień organizujemy promocję jednej marki, która na stałe jest przyczepiona do strony i to się nazywa sample sale i wówczas marka daje minus 20% na swoje produkty i świeci się cały czas na stronie głównej, zaraz w zasadzie pod tym głównym slajderem. Następnie staramy się tworzyć selekcje tematyczne, najróżniejsze i w tej chwili tak naprawdę serwis Kipi od tych nowych, które się pojawiły, no w tym roku chyba zrobiliśmy najobszerniejszy prezentownik, jaki w ogóle kiedykolwiek powstał, bo znajduje się w nim ponad chyba 7 tysięcy produktów łącznie, więc naprawdę nawybieraliśmy się bardzo w tych rzeczy, ale tak naprawdę często było tak, że już sobie myślałam, dobrze, stop, już za duża ta selekcja, już więcej produktów nie możemy dodać, po czym sama
sama je uzupełniam, bo widzę, że te produkty jednak muszą się tam znaleźć i pasują idealnie. Więc tą selekcję, no teraz to wiadomo, stricte prezentowe dla różnych tam typów osób, które prezenty możemy poszukiwać, ale, no, ale staramy się również najróżniejsze z tym, co aktualnie się dzieje i nas otacza i tak dalej, to powstają selekcje i tam produkty są zamieszczane. Tworzymy zestawy, tak zwane musisz to mieć, to jest pewnego rodzaju również selekcja, tylko jest tam 8 produktów, a nie 300 czy 200, więc one również są pokazywane na stronie głównej. Wyświetlamy na dole strony jeszcze bestsellery i tam również pokazujemy marki. W mega menu również mamy miejsce na pokazywanie marek. W różnych miejscach na stronie wyświetlamy produkty podobne do danych, które ktoś wyszukuje. Na podstawie przeglądanych rzeczy wyświetlamy, co może się komuś spodobać. Także tam najróżniejsze mamy algorytmy pokazywanych produktów. No a dodatkowo pokazujemy nasze produkty w social mediach, w różnych rodzajach takich kampanii. Wyleciało mi słowo, jak je nazwać. No generalnie chodzi mi o te kampanie banerowe, które się w różnych miejscach wyświetlamy, podpisujemy różne współprace z różnymi osobami, więc również takie rzeczy robimy. A tak naprawdę to nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli ktoś również pojawia się z jakimś pomysłem zrobienia czegoś, co w naszych mniemaniu się sprawdzi i zaskoczy, no to tak naprawdę różne rzeczy. Super. Dodam jeszcze od siebie, że taki mechanizm jest jeszcze, jak się dodaje nowości, to one wskakują w tą zakładkę nowości. Nie wiem, jak długo one są jako nowości, bo tego jakoś nigdy nie sprawdzałam, ale wiem, że jak się dodaje nowy produkt, to on wskakuje jakby na wierzch innych produktów i jest na górze w tym dziale nowości. Tak, wydaje mi się, że one są tam przez 7 dni i od tego zależy i liczba stron, po prostu ile tych nowości się doda, ale one są rzeczywiście przez 7 dni. I jeszcze newsletter macie. Mamy. I jeszcze macie projektanta dnia. Wiemy, bo czasami jak dziewczyny wchodzą na grupę i mówią, jestem projektantem dnia na Pakowyżu. Mamy. Super. Dobra, i kolejne pytanie. My Shop i Shop Wschód. To są dwa dodatkowe wasze produkty. Czym się różnią? I to jest kolejne pytanie, które się często pojawia u osób, które są na MyShopie, czy można przejść z MyShop do Pakamery właściwej? Tak, więc generalnie o ile chodzi, to są zupełnie dwa odrębne produkty. Tak. I jeżeli chodzi o MyShop, jest to taki produkt, który działa w obrębie serwisu Pakamera. Natomiast jeżeli chodzi o Shop Wschód, jest to zupełnie odrębny byt, niezwiązany de facto, no jest prowadzony przez naszą firmę, tak? Natomiast on nie jest związany de facto z Pakamerą, poza tym, że można produkty w łatwy sposób zaaplodować do nas do serwisu. Natomiast jeżeli chodzi o MyShop, to przyjmujemy tam marki, które mają fajne produkty i widzimy, że mają potencjał do tego, żeby sprzedawać, ale jest coś nie tak ze zdjęciami. A rozumiem. Czyli na poprawkę. I tak, i de facto to jest tak, żeby na pewno to nie umknęło i że widzimy, że to może się spodobać bardzo, tylko że potrzebujemy tego narzędzia, którym jest to prezentacja i to na dzień dzisiejszy naprawdę to są wysokie wymagania, to znaczy no te marki same podniosły tą poprzeczkę i to nawet wydarzyło się niezależnie ode mnie. I w momencie, gdy obserwujemy to codziennie, część produktów w ogóle włączamy do pełnej widoczności, tak żeby się pojawiały ze wszystkimi innymi. I te rzeczy również pojawiają się w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki, natomiast nie są widoczne tak w nowościach, jak rzeczy dodane na tym profilu, nie wiem, nazwijmy go takim pełnym. A jeżeli chodzi o Shop Wschód, jest to zupełnie odrębny produkt tak naprawdę i jest to silnik sklepowy z najprostszymi funkcjami dla startujących marek. Tak, dodam jeszcze, że również bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze, bo też mamy jeden albo dwa nawet, już nie pamiętam.
ale też jest taki w obsłudze bardzo taki prosty, w sam raz na początek, tak jak pójdę, w sam raz na start, żeby sobie przetestować. Muszę ci przeczytać, bo dziewczyny tutaj chwalą Olę. Też mam Olę i jest super. Ola jest super w mega rozwiązywaniu problemów. Więc dostaję. Powiem Oli to jutro, Ola się bardzo ucieszy. Kolejne pytanie, ale to pytanie zadam na koniec, bo to będzie fajne pytanie takie zamykające, więc teraz zadam takie. Jaki jest najbardziej odjechany produkt w Pakamerze? Taki odjechany. Tych produktów jest wiele. Ja sobie tutaj spojrzę, bo ja sobie wypisałam nawet te rzeczy. Różne rzeczy sobie wypisałam, ale to sobie wypisałam różne. Dobra. Powiem o tak. Mamy na przykład zgłoszenia mamy różne odjechane i nie zawsze wchodzą. Na przykład jednym z takich zgłoszeń były drewniane wibratory ręcznie rzeźbione. Pamiętam, że sama widziałam to zgłoszenie i że no produkt piękny, no. Tylko, że tak, no nie wstawiliśmy ich. Koniec końców do nas do platformy. Mamy tak, marka Hetman Jewelry ma ekstra biżuterię pozłacaną w kształcie pierogów, klusek śląskich, faworków. Ona jest bardzo filigranowa i naprawdę majstersztyk i jest to produkt, który myślę, że można nazwać odjechanym, bo nie każdy sobie założy taki naszyjnik z kluską śląską czy z pierogiem, tak? Natomiast jest to produkt, który również cieszy się przeogromnym zainteresowaniem, takim zarówno sprzedażowym, jak i jako taki clickbait, który generuje bardzo duże zainteresowanie online. Bardzo fajnym produktem, który jest w pewny sposób odjechane są takie maskoty i to są takie ręcznie robione breloki i maskotki z różnymi napisami mój ty rycerzu albo chrzanić zmarszczki albo chrzanić czterdziestkę. No najróżniejsze tam są takie motywacyjno-afirmacyjne teksty na tym drobiazgu, który może nam codziennie towarzyszyć i który zawsze możemy mieć ze sobą. Mamy bardzo fajną markę, moim zdaniem. Taką z kartami do Kama Sutry. Jest to pewnego rodzaju odjechany produkt, ale się cieszy zainteresowaniem. Gdzie losujemy różne propozycje, tak? I one są bardzo pięknie zaprojektowane, zilustrowane w bardzo dobrym smaku. Ostatnio pojawiły się u nas marka, to Ola mi podpowiedziała, bo rzeczywiście widziałam ją, ale tak oryginalne ubrania. Markę mamy Nylok, czyli mamy ubrania z Ortalionu. Ola podjęła decyzję, że to jest coś, co musi przyjąć. Ja miałam takie z zdjęciami lekkim, co chwilę wątpliwości, no ale Ola tam rządzi, więc więc taką podjęła decyzję, ja się z nią zgadzam. No tak naprawdę dużo mogłabym różnych wymieniać, ale to są takie, które mi przyszły tutaj razem, jak jeszcze z dziewczynami rozmawiałam, które rzeczywiście takie odjechane bardziej. Strasznie mnie zaintrygowały te Ortariony, aż sobie pójdę, jak skończymy rozmawiać, szukać. Tak, Nylox. Nylox, dobra. Dobra, teraz tak, kolejne pytanie. Kto był oprócz ciebie pierwszym twórcą w Pakamerze? Pamiętam Milita, takich którzy nadal sprzedają. Takie wielkie brochy, takie wielkie broszki z satyny. Tak. Tak. Więc Milita jest w ogóle bardzo przecudowną, charyzmatyczną osobą. I tak zaczynała rzeczywiście od tych kwiatowych wielkich broszek i od takich naszyjników ciętych z takich dzianin. Tak.
i je robiła. Marka do tej pory sprzedająca, świetnie sprzedająca swojego czasu, maskotki Ale Lale, takie polarowe koty, ekstra. Przepięknie zaprojektowane i bardzo fajne, to Ania robiła te maskotki. Małgorzata Hupert, która na początku tworzyła tak, filcowe broszki i naszyjniki, a w tej chwili zajmuje się ilustracją. W ogóle jest właścicielką przepięknego konta na Instagramie, wnętrzarsko właśnie ilustracyjnego. Ja tu sobie jeszcze zrobiłam całą, w ogóle dostałam, poprosiłam o tabelkę z Excela, żebym widziała, kto jest od samego początku, bo ja tak już mam. O właśnie, fanfaronada, spódnice tiulowe jest z nami od samego początku. Takie. Drew, która robi biżuterię i kubki obecnie. Kto tu jeszcze? Stella, biżuteria z piór. Metka Bajtraczka, robiąca woreczki na bieliznę. W tej chwili Ania pracuje w Onecie i już tak mniej zajmuje się metką Bajtraczką, ale czasami na specjalne zamówienia robi również te takie woreczki na bieliznę, czyste, brudne, z takimi napisami. To właśnie to był w ogóle pomysł Ani, ona jako pierwsza je stworzyła. Dekornia z ceramiką przepiękną, również z nami od samego początku. No tutaj widzę, tu całkiem sporo marek jest z nami od samego początku. I one dalej jeszcze są, pracują sobie z wami. Tak, i sprzedają bardzo dobrze. Super, super. No właśnie, to było, czy pierwsi twórcy nadal sprzedają, to już nie będę czytała, bo nadal sprzedają. Pewnie niektórzy poszli w swoją stronę, ale wielu jeszcze pewnie sprzedaje. Tak. Dobra. I następne pytanie. Czekaj, bo się zgubiłam. A jest. Czy zauważyliście spadek zainteresowania zakupami wśród klientów przez COVID, czy wręcz przeciwnie, widać, że ludzie chcą wspierać polskie marki? To jest takie pytanie strach wśród rękodzielników, tak powiem, z naszej grupy, że no kurczę, ludzie będą szukać po taniości teraz, bo przez ten COVID, bo kryzys. No i teraz pytanie, czy zauważyliście takie wycofanie się klientów z zakupów takich rzeczy, no bardziej luksusowych, bo jednak to rękodzieło cenowo jest droższe niż takie sieciowe substytuty. To znaczy w momencie, gdy wybuchła pandemia i marzec rzeczywiście był takim miesiącem, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, w którym kierunku to pójdzie i byliśmy przygotowani do tego, że po prostu przez rok, przez dwa na spokojnie będziemy dofinansowywać nasz biznes z własnych funduszy i że wszystko zostanie tak jak jest i cały nasz zespół i że wszystko będzie działało na zasadzie takiej, że po prostu my będziemy dofinansowywać to w taki sposób, bo rzeczywiście sprzedaż w marcu spadła. Wszyscy się przestraszyli tego mniej więcej tam 12. Wszyscy wydali pieniądze na papier toaletowy. Tak. Dokładnie tak. Natomiast w kwietniu rozpoczął się wzrost. Pod koniec kwietnia bardzo duży i ten wzrost cały czas obserwował, cały czas i to były wzrosty, bo kamera generalnie jest biznesem, który ma corocznie wzrost i to bardzo dużo ponad zdrowy taki jest współczynnik i także ona ma co roku bardzo dobry wzrost, natomiast ten był spektakularny i to my również byliśmy pełni obaw i nie wiedzieliśmy w zasadzie w jakim sposób to zadziała i też jakie podejmować decyzje. Natomiast rzeczywiście marki bardzo szybko się dostosowały, sukienki zmieniły się w dresy, w homewear, rzeczywiście uratowały sprzedaż wielu markom maski i ludzie również siedząc w domu kompensowali sobie brak podróży i różnych przyjemności, które mieli z życia dotychczasowego zakupami. Sklepy były zamknięte, więc cała sprzedaż online. Mam wrażenie, że ta sprzedaż już z online'ów nie wróci. Nawet jak otwierają sklepy, to ludzie
nauczyli się robić zakupy w internetach, nie? Na pewno bardzo dużo osób tak, na pewno się przekonało. Także ta sprzedaż rzeczywiście, są wyższe wyniki, tak? Nie wiem, jak będzie w przyszłym roku, bo znowu się zmienia sytuacja gospodarcza i zobaczymy, jak będzie wszystko wyglądało. Ja również spodziewam się wzrostu, pewnie nie tak spektakularnego, bo wydaje mi się, że takiego nie da się już powtórzyć, bo to była wyjątkowa sytuacja i nawet tak naprawdę mimo iż dobrze, że były takie wzrosty dla biznesu, to chyba sama personalnie nie wiem, czy chciałabym, żeby znowu nas to spotkało. Także my obserwujemy wzrosty i jeżeli chodzi o sprzedaż online, to COVID nie zaszkodził. Super, bardzo się cieszymy, że chociaż temu COVID nie zaszkodził, że jakiś jest. Tak, w sumie tak. Że nie zaorane wszystko, jest coś, co po prostu się uchowało. Dobra, i takie pytanie, klamra, które miałam zadać wcześniej, ale które sobie przełożyłam na koniec. Czy możesz powiedzieć coś, jakie macie plany, takie rozwojowe, jeśli chodzi o Pakamerę? Taką wizję na przyszłość. To znaczy, naszą wizją jest to, bo generalnie rynek naszego kraju jest cały czas jeszcze, pokazują nam te wzrosty, niezagospodarowany i skupiamy się na nim. Cały czas pracujemy nad tym, aby nasz nośnik, nasze medium było jak najbardziej intuicyjne i sprawne i będziemy na pewno wprowadzać bardzo dużo nowych rzeczy jeszcze w tym roku, co to nie powiem, bo mówimy zawsze dopiero, kiedy ujrzy światło dzienne. No ale jest jeszcze dużo rzeczy i obszarów, w których musimy popracować i na pewno dużo rzeczy nowych w tym roku się pojawi, nadchodzącym. Super, super. Mamy jeszcze chwilkę, bo się umawiałyśmy na godzinkę, a zostało nam 10 minut, a tutaj się jeszcze pojawiły pytania. Pozwolę sobie jeszcze przeczytać, dobra? Było pytanie od Gosi. Czy osoby, które kiedyś z różnych przyczyn opuściły galerię, a tam w sumie była przyczyna napisana z powodu niewystawiania nowości, mają szansę na powrót? Ale pewnie. To te drzwi, to one nie są nigdy zamknięte, tylko to zgłoszenie Ola, czy Marta, czy Karolina będą rozpatrywały, tak jak zgłoszenie tego dnia dzisiejszego, czyli to musi być bardzo spójne wszystko. I piękne zdjęcia. Tak. O tych zdjęciach i o prezentacji rękodzieła bardzo dużo rozmawiamy właśnie na Cukrze u nas, że to jest w sumie nasze jedyne takie podstawowe narzędzie w internetach, bo ludzie nie mogą dotknąć, podotykać, przyłożyć, zobaczyć ciężkie leki. Oni sobie muszą ten produkt wyobrazić. A wyobrażają sobie na podstawie zdjęć. A oprócz tego, że oni muszą sobie ten produkt wyobrazić i zobaczyć, jak on jest wykonany, to oni jeszcze muszą kupić, oprócz tego samego produktu, jakby wrażenie. To znaczy, każda marka jakąś ma stylistykę i one, to właśnie to chodzi o tą spójną całość, że oni kupują nie tylko sam produkt, ale też no nie wiem jak to słowem pięknie powiedzieć, bo to nie tylko produkt jest sprzedawany, tylko też takie uczucia z nim idące, tak? Że mam coś wyjątkowego i modnego i w takim stylu, z jakim ja chcę się utożsamiać. Dlatego to wszystko jest tak niesamowicie ważne. Tak, tutaj dziewczyny coś chyba piszą o targach Pakamery. Kiedyś były w Pałacu Kultury, pamiętam, brałam udział nawet. Tak. Tam się zresztą poznałam i z Gosią Kupert i z kilkoma innymi osobami, które wtedy współpracowały, ale nie wiem, czy to jest taki temat w obliczu tego COVID-a. Słuchajcie, no my zrezygnowaliśmy z tych targów z bardzo prostej przyczyny, mianowicie nasza konkurencja podkupiła nam miejsce. Wtedy. I dlatego w tym jednym roku targi się nie odbyły, a również ten rok nam pokazał, że cedując jakby pracę naszych
naszych głów i rąk w kierunku online'u, jesteśmy w stanie wypracować x-krotnie większe wyniki niż skupiając się w tym czasie na tych targach, dlatego że my nie traktowaliśmy ich jako źródło zarobku i te stanowiska nie były jakieś drogie. Patrząc na ceny rynkowe tych wszystkich targów, bo to nie temu miało służyć, to była taka nasza forma podziękowania za to, że wszyscy są z nami online przez cały rok i że tego dnia możemy się spotkać na żywo, więc nie było to dla nas tak naprawdę rzeczą, która miała przynieść nam dochody, tak? A online owszem, no i ten jeden rok, kiedy rzeczywiście konkurencja nam wzięła nasz pomysł społeczny kultury, podebrała, no to okazał się dużym takim podarunkiem, bo się okazało właśnie, że jednak znamy się lepiej na online i że tu powinniśmy działać w tym obszarze. Przerzuciliście siły po prostu na internety. Tak. Dobra, chyba wszystkie pytania mamy, te, które miały paść. Na razie nie pojawiały mi się żadne nowe. Jeszcze mi się przewinęło, czy branża męska ma szansę zaistnieć, ale zdaje się, że na Pakamerze jest dział męski. Znaczy jestem pewna, że jest. Mamy dział męski. Ja cały czas ubolewam, że produktów w tym dziale, w ogóle marek, które działają w tym obszarze, jest bardzo mało. On się pojawia najrzadziej, bo ten asortyment jest najmniej urozmaicony w stosunku do innych, więc siłą rzeczy jakby trafia na mniej, mniej miejsc u nas. Dobra, i jeszcze ostatnie pytanie, bo już widzę czasowo, nie chcę nadużywać Twojego czasu po prostu. Dagmara jeszcze pisze, czy planujecie poszerzyć ofertę o artykuły dla pupilów, dla zwierzątek? Pewnie mamy. Jakieś... W sensie dla zwierząt? Dla... Tak, to mamy cały dział dla pupilów. Dziale akcesoria się znajduje. Cały dział z posłaniami dla psów i obrażami. I smyczami, zabawkami, różnymi rzeczami dla zwierząt. Czyli jest. Tak. Super. Dobrze, słuchajcie, ja Tobie bardzo dziękuję za czas poświęcony. Myślę, że fajnie nam się rozmawiało. Niezmiennie mamy 150 osób na wizji, więc nikt się nie znudził. Ludzie słuchali cały czas, więc myślę, że było interesująco. Wam dziękuję za wytrwałość. Mam nadzieję, że trochę się udało przybliżyć oblicze Pakamery od strony osób, które stworzyły, tutaj reprezentowanych przez Julitę, ale wiadomo, was jest tam więcej, bo znaczy z Mateuszem stworzyliście, tak, nie? Jakby pamiętamy o tym, ale fajnie, że się udało. Tak, ale on uciekł na górę i nie pomachał. Dlaczego? Nie mów, że jest nieśmiały. Nie wiem, mnie trochę tak. No. Może się jeszcze kiedyś uda spotkać. My jesteśmy oczywiście otwarci, jakbyście miały ochotę, czy nawet razem mieliście ochotę kiedyś jeszcze się spotkać, to my jesteśmy otwarci, oczywiście zapraszamy. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że było fajnie. Mam nadzieję, że też jesteś zadowolona z tego spotkania. My go tutaj zostawimy, będzie zapis dla osób, które nie mogły być na żywo, bo widzę, że się pojawiły pytania, czy będzie zapis do odsłuchania. On będzie do odsłuchania, będzie sobie można obejrzeć, jak zakończymy. Ja również bardzo dziękuję i czy też widzę wszystkim, którzy piszą. Jest mi bardzo miło, że w ogóle poświęciliście swój czas, żeby posłuchać tego, co ja mam do powiedzenia. Dla mnie to bardzo miły wieczór i do zobaczenia pewnie. Super. Dzięki wielkie i dzięki Wam cukierki za to, że byliście z nami przez całą transmisję i do zobaczenia na kolejnym live'ie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Cześć. Pozdrawiam.